Mam dzisiaj niesamowity przywilej rozmowy z Radkiem Siewniakiem. Cześć Radek. Cześć. Radek, jesteś misjonarzem. Znamy cię wszyscy tak naprawdę z tej działalności misyjnej, ale jesteś też fizjoterapeutą z wykształcenia. Chciałabym ciebie zapytać, zacząć od takiego pytania, jak to się w ogóle wydarzyło, że będąc fizjoterapeutą postanowiłeś spakować swoje rzeczy i wyjechać do pracy w Iraku? Właśnie jako fizjoterapeuta do szpitala, jak to się stało? Powiedz trochę swoje początki. O, to jest długa historia. Historia przede wszystkim, która się zaczęła od tego momentu, w którym spotkałem się z Jezusem. Mhm. Jezus Chrystus stał się dla mnie najważniejszą osobą. I kiedy to się stało, to ta osoba, która mi o nim opowiedziała, bardzo szybko powiedziała mi: Radek, ja widzę ciebie jako kogoś, kto jest gdzieś w Chinach i głosi Ewangelię. Mhm. I to było powiedziane 16 lat temu nade mną. Natomiast do żadnych Chin nie pojechałem. Pracowałem jako fizjoterapeuta w szpitalu, skończyłem studia. Natomiast przyszedł rok 2016, 29 kwietnia dokładnie. I wydarzyła się taka ważna rzecz, ponieważ przy takim zwykłym, codziennym czytaniu Biblii czytałem taki fragment z Księgi Izajasza, kiedy Bóg mówi do Izraela: pójdziesz tę drogą, którą ci wskażę, i nie skręcisz ani na prawo, ani na lewo. Mhm. I to słowo, które czytałem, też je wewnętrznie w sobie usłyszałem. I to był taki moment, w którym miałem świadomość, że tak jak chrześcijanie mówimy, że Pan Bóg jest zawsze z nami, jest przy nas, oczywiście to jest prawda. Natomiast w tamtym momencie miałem takie namacalne, doświadczenie obecności Boga w tym miejscu, w którym byłem. I zatrzymałem się nad tym tekstem. I bardzo wyraźnie usłyszałem słowo, że zaczniesz uczyć się natychmiast języka angielskiego, ponieważ poślę cię do krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani, gdzie chrześcijaństwo jest mniejszością. Wow. I to było dla mnie takie tak pewne, że to jest Bóg, i tak pewne, że nie chcę z tego głosu zrobić spamu, ale też związane to było ze świadomością, że ja w ogóle wtedy, gdy usłyszałem to słowo, nie mówiłem w języku angielskim. Stąd to, co postanowiłem, to zrezygnowałem z pracy. Pracowałem 7 lat w szpitalu w Szanowie i wyjechałem do Stanów Zjednoczonych uczyć się angielskiego szybko i natychmiast. Potem wróciłem po pół roku do Polski, wyjechałem na Maltę, znowu na pół roku uczyć języka angielskiego, i od tego momentu, w którym słyszałem to słowo, minęło 2 lata. I po 2 latach zwróciła się do mnie pewna organizacja medyczna, pracująca w Iraku, która poszukiwała fizjoterapeutę. Kogoś, kto najlepiej byłby sam, kto byłby gotowy, odważny wyjechać do Iraku i kto ma doświadczenie. I przez jakiś okres czasu, dokładnie tam 3 miesiące, nie byli w stanie znaleźć takiej osoby. I się skontaktowaliśmy razem, i warunkiem wyjazdu do Iraku, do pracy w obozach dla uchodźców jako fizjoterapeuta była znajomość języka angielskiego. Czyli dokładnie tak jak Pan Bóg powiedział 2 lata wcześniej, tak też sprawił, że w zasadzie tak to opisuję, że najpierw było to zaproszenie do nauki języka angielskiego, pewien okres też taki przygotowawczy dla mnie, w którym działo się wiele rzeczy, też dla mnie trudnych, ale też dobrych. I po tych 2 latach zostałem w zasadzie zaproszony przez niego do tego, aby wyjechać do takiego kraju, gdzie faktycznie chrześcijanom jest ciężko, ale nie tylko chrześcijanom. I to było lat temu? To było lat temu, to był rok 2017. Okej. A powiedz tak swoimi słowami, kto to jest misjonarz? Bo my mamy takie bardzo, pojęcie misjonarzy jako kogoś, kto właśnie jeździ w dalekie kraje i głosi Ewangelię albo pomaga jakoś praktycznie. Jakbyś mógł powiedzieć ze swojej perspektywy, kto to jest w ogóle misjonarz? O, Marcelko. Myślę, że jeżeli mówimy i jakby mamy tą rozmowę też w takim kontekście, powiedzmy, chrześcijańskim, to myślę, że chrześcijanin to jest misjonarz. Ja kiedy mówię i powiedziałbym też o misji, że misja, ja tak na własny użytek definiuję słowo misja jednym słowem, misja to człowiek. A pole misyjnym to jest to miejsce, w którym akurat się znajduję, tam gdzie jestem. I misjonarz to człowiek, który na poważnie traktuje słowo Jezusa Chrystusa, które
jest skierowane do każdego z nas i misjonarzem jest każdy z nas. Oczywiście mamy te powiązania, misjonarz, ktoś, kto wjeżdża do dalekich krajów. Okej, to jest misjonarz zagraniczny. Natomiast, czyli ty? Też, ale kiedy nie jestem za granicą, jestem tutaj w Polsce i w taki sposób traktuję swoje życie, że chcę być osobą uważną, wrażliwą i gotową na to, aby dać się Panu Bogu użyć gdziekolwiek i w jakikolwiek miejscach się nie znajduję i spotykam ludzi, którzy wierzę, że nie są ludźmi przypadkowymi, których spotykam. I wierzę, że to jest misjonarz, człowiek, który jest gotowy na to, aby dać się Panu Bogu użyć w każdym miejscu. Piękne. A powiedz, trochę chciałabym się zamknąć jednak w tym byciu misjonarzem, jak to powiedziałeś, zagranicznym. Co jest najtrudniejsze w takiej pracy? W takiej pracy, w takiej misji? Co jest najtrudniejsze? No, dla mnie cały czas kwestia, zacząłbym języka, ponieważ ja, kiedy jestem, czy byłem w Iraku, czy teraz Pakistan, Nepal, to komunikuję językiem angielskim, który no, nie jest doskonały. A oprócz tego ten język jest tłumaczony na inne języki. Czy kiedy mówimy o Iraku, na kurdyjski, arabski, czy na język urdu, kiedy mówimy o Pakistanie. Jest to wyzwanie w kwestiach komunikacji. Ale też jest wiele innych takich wyzwań, na pewno na przykład kulturowych. Kiedy zadałaś to pytanie, mam taki obrazek w kontekście mojej pracy jako fizjoterapeuta w klinice, którą zakładałem w Iraku, kiedy przyszła do mnie pacjentka muzułmanka z olbrzymim bólem kręgosłupa, ze łzami w oczach i usiadła, tak jak ty siedzisz teraz naprzeciwko mnie, i z zapytaniem, czy jest ktoś tutaj w stanie jej pomóc. No ja z uśmiechem na twarzy odpowiadam, że jak najbardziej, że jestem tą osobą. No i tutaj pojawił się problem, ten problem, że jestem mężczyzną. I w tej kulturze, w tej religii obcy mężczyzna nie może dotknąć kobiety. I to zostało mi zakomunikowane. Stąd to było to wyzwanie, w jaki sposób przekonać teraz osobę, pacjentkę, która potrzebuje pomocy, aby pozwoliła się dotknąć obcemu mężczyźnie, który jednocześnie jednak chce jej pomóc. Stąd to są pewne wyzwania, w jaki sposób możemy czynić pewne pomosty wobec drugiej osoby. I takich wyzwań, kiedy pojawiamy się w innej kulturze, spotykamy innych ludzi, którzy są i wychowują się i urodzili się w całkowicie innej kulturze niż nasza, no jest to wyzwanie, w jaki sposób komunikować i zbliżać się do takiego człowieka. Czyli rozumiem, że te różnice kulturowe to jest jednak coś, co jest faktycznie takiego... Jest to wyzwanie. Jest to też dla nas, dla mnie, dla Eli, pewna lekcja, w jaki sposób... też zobaczyć nieraz też wartość, tak? W czymś, co jest inne, tak. Jest też piękne. I w jaki sposób w tych naszych różnicach się do siebie zbliżyć. To, co się uczę, że wszelkie takie mury kulturowe, religijne, one są złamane, kiedy jesteśmy gotowi otworzyć swoje serce na drugą osobę. Znowu, nawiązując do Iraku, ja pamiętam pewną pacjentkę swoją, która przyszła do mnie z całkowitą burką. To znaczy nawet to nie była burka, to było całkowite zakrycie swojej twarzy. Kobieta, która zdecydowała to zrobić po śmierci swojego męża. Postanowiła według swojej pobożności, swojego zrozumienia, aby już żaden mężczyzna nigdy nie zobaczył jej twarzy. I była moją pacjentką, która na początku była tą pacjentką, która trzymała dystans. Ale po tam iluś wizytach, iluś rozmowach, uśmiechach, takich normalnych kontaktach, kiedy weszliśmy w pewną bliskość, w relację, mogliśmy sobie się do siebie przytulić, w taki sposób się pożegnać, czy sobie zrobić wspólnie zdjęcie. Tak by pokazuje, że kiedy jesteśmy gotowi na to, aby w taki normalny, wrażliwy sposób spotkać się z drugą osobą, to wtedy wszelkie konwenanse mogą zostać złamane. Wszelkie te bariery kulturowe, religijne, one są złamane, kiedy jesteśmy gotowi rzeczywiście spotkać się z drugą osobą. Super. Chciałabym wrócić trochę do tych początków. Wyjechałeś do Iraku, pracowałeś w obozie dla uchodźców. Gdybyś mógł powiedzieć nam trochę, jak wygląda codzienność w takim obozie? Przede wszystkim obozy dla uchodźców są takim miejscem, w którym nie powinien mieszkać żaden człowiek.
ponieważ mówimy o paru, o namiotach, o namiocie, który jest jednocześnie czyimś domem, w którym są dwa pomieszczenia. Jeden jest pokojem gościnnym, sypialnią i wszystkim tym jest parę materacy, parę kocy i to jest wszystko, co jest stały dobytek wielu uchodźców. Mówimy o jakimś małym pomieszczeniu, które jest jednocześnie kuchnią, jakąś maleńką łazienką, umowną łazienką. Mówimy o ludziach, którzy, takie było założenie, mieli mieszkać w tych obozach tylko przez parę lat. Z racji tego, o tym też musimy powiedzieć. Parę lat? Tak, ponieważ w 2014 roku, kiedy zrodziło się państwo islamskie, które zaatakowało wiele miasteczek w Iraku, miasteczek chrześcijańskich, miasteczek jezyckich, kiedy wkroczyło do miast i mordowało w bezwzględny sposób ludzi. O tym też nie słyszeliśmy w telewizji, ale bojownicy państwa islamskiego zakupywali ludzi żywcem, palili ludzi żywcem, wydobywali ludziom oczy, obcinali głowy. Takie rzeczy działy się w Iraku. To ludzie musieli uciekać. Uciekali tam, gdzie ISIS jeszcze jakieś... To przede wszystkim był iracki Kurdystan, który nie był zajęty przez państwo islamskie i były dla nich przygotowane obozy, czyli tymczasowe mieszkania, czyli tymczasowe namioty. Jednak rzeczywistość jest taka, że już mamy 2021 rok, a mówiliśmy o 2014. Ci ludzie dalej tam są i w zasadzie nie ma perspektyw na to, aby z tych miejsc wyszli. I w tych miejscach rodzą się dzieci i całą rzeczywistością tych dzieci to jest namiot przy namiocie, gdzie ludzie żyją w takiej rzeczywistości, w jakiej nie powinien żyć człowiek. Obozy są oddalone od miast wieloma kilometrami. Są obozy małe, to jest 4000 osób. Są obozy duże, w których potrafi mieszkać 40 tysięcy osób. To są w zasadzie miasteczka. I w zasadzie każda rodzina, która przeżyła jakiegoś rodzaju traumę związaną z tym, co się wydarzyło w 2014 roku w kontekście państwa islamskiego. W zasadzie każdą rodzinę, którą spotykałem, każda rodzina opowiadała mi o kimś, kogo straciła z rąk państwa islamskiego. No strasznie mi się przykro tego słucha. Szczególnie, że jesteśmy trochę w takim momencie, kiedy mamy do czynienia też z tymi uchodźcami na naszej polskiej granicy. Chciałabym, żebyśmy pogadali trochę o tym, jeśli oczywiście się zgodzisz. Na naszej polskiej granicy jest wielu Kurdów. Chciałabym, żebyś powiedział nam przede wszystkim, kim oni są. Kim są Kurdowie? Jak możemy się w ogóle oswoić z tym tematem, żeby wiesz, mieć taką wiedzę w ogóle, kim są ci ludzie, którzy na tej granicy są? No Kurdowie to przede wszystkim możemy powiedzieć, że jest to obok Tamilów drugi co do wielkości naród nie mający swojego państwa. Naród, który zajmuje w zasadzie mieszka w czterech krajach, bo mówimy o Kurdach. Jedna trzecia Turcji, to jest Turcja kurdyjska. Mówimy o Kurdach żyjących w Syrii, o Kurdach żyjących w Iraku i w Iranie. Szacuje się Kurdów na całym świecie, jest około 30-35 milionów ludzi. Naród, który mogłem poznać, właśnie spędzając rok w irackim Kurdystanie. Dla mnie naród niezwykle gościnny, naród, który w kontekście peszmergi, czyli armii kurdyjskiej, razem z Amerykanami, ale głównie to peszmerga, tak naprawdę zatrzymali państwo islamskie, aby się nie przemieściło dalej w zasadzie w głąb Europy. Naród, tak jak ludzie Bliskiego Wschodu, niezwykle gościnny, serdeczny. Taki mam obraz Kurdów, jako fajnych ludzi. W takim razie, co takiego się tam wydarzyło, że oni dzisiaj... My trochę wiemy, trochę sobie dopowiadamy, trochę się domyślamy, ale z twojego punktu widzenia, co się wydarzyło tam, że oni dzisiaj na tej granicy są i no właśnie, co z nimi dalej? Na pewno to, co musimy... Fajnie, żeby to wybrzmiało, że każda historia każdego człowieka jest inna i nie sposób ją zgeneralizować, tak? Co bardzo łatwo jest zrobić, ponieważ mamy Kurdów, którzy mieszkają w Syrii, gdzie obecnie jest wojna.
i uciekają z powodu wojny. Mhm. Bardzo często uciekają z powodu tego, aby przeżyć. Mamy Kurdów, z irackiego Kurdystanu spotkałem taką rodzinę, z którą rozmawiałem i rozmawiałem z 13-letnią dziewczynką. I zadane zostało jej pytanie 13-letniej dziewczynce, chciałbym, aby to było wyrażone, ponieważ to było dziecko. Jakie ma marzenia? Ona powiedziała, jak najszybciej opuścić kraj, w którym mieszka. Zapytaliśmy, a dlaczego? Z powodu ludobójstwa. A powiedzieliśmy, że no już ludobójstwa nie ma. Ona odpowiedziała, ludobójstwa nie ma, ale ludobójstwo powróci. 13-letnie dziecko, które odpowiadało i rozmawialiśmy z nią jak z jakąś dorosłą osobą, która jest doświadczona jakąś traumą. Czyli też mówimy o takich przypadkach, o ludziach, którzy doświadczyli pewnego dramatu związanego z państwem islamskim i mają świadomość, że państwo islamskie dalej może w niedługim czasie się odrodzić i dalej ta historia, która była dramatem, może powrócić. Ale mamy też ludzi, którzy po prostu chcą żyć w innych warunkach, chcą żyć po prostu lepiej, więcej zarabiać. Są też takie historie. Są też historie ludzi, którzy ze związku właśnie z tym, że mają ten obraz Europy jako kontynentu, w którym żyje się inaczej, żyje się lepiej, gotowi są też pozostawić swoją rodzinę, czasami swoich bliskich, babcie, dziadków, też nieraz w trudnych warunkach, aby po prostu lepiej żyć. Jest wiele historii. Każda rodzina, każda osoba to jest inna historia. A powiedz, bo to będzie mocne, co powiem, ale trochę nas ta sytuacja na granicy podzieliła. Podzieliła ludzi w Polsce, podzieliła ludzi w kościołach, chrześcijan. Jedni chcą nieść tam pomoc, inni mówią, że to są terroryści, że trzeba ich zawrócić, że to jest sprawa Białorusi. Chciałabym, żebyś ze swojego punktu widzenia znasz ten naród, byłeś tam wiele razy, widziałeś od środka, jak oni funkcjonują, też z naszych serca, żebyś ze swojej perspektywy trochę opowiedział, to my jako ludzie, którzy nazywają siebie chrześcijanami, czyli naśladowcami Chrystusa, chciałabym, żeby to wybrzmiało, że chrześcijanin to jest naśladowca Chrystusa, czyli ktoś, kto z założenia powinien funkcjonować, jakby działać tak jak Jezus Chrystus, żebyś właśnie, nie chcę, żebyś dawał rady, ale żebyś powiedział ze swojego punktu widzenia, co my jako chrześcijanie, jaką powinniśmy mieć postawę wobec tych ludzi. Mówisz o granicy, tak? Mówię o granicy, tak, tak, tak. Ja powiem tak, że my jako kraj, Polska nazywamy się krajem chrześcijańskim i może nawet się tym szczycimy, to dla mnie taką naturalną rzeczą jest nie tyle przepychanie, kto jest za tę sytuację, na teraz na granicy odpowiedzialny, bo to jest inna rzecz, a inna rzecz, że na granicy umierają ludzie. I na granicy są ludzie, którzy marzną, którzy głodują i jest jakiś rodzaj działań prowadzony, który sprawia, że jest zabronione, aby tam wejść w to miejsce z normalną pomocą, z postawieniem namiotu, nakarmieniem ciepłą zupą ludzi głodujących, ze środkami medycznymi itd., itd. Ja chciałbym, abyśmy jako Polska, jako naród chrześcijański, jako kraj chrześcijański, abyśmy byli gotowi, aby w takiej sytuacji, ja nie chcę tutaj od razu mówić, że wpuszczamy każdą osobę do Polski czy tak dalej, ale pomagamy najpierw tak osobom, które potrzebują tej pomocy. Karmimy tych, którzy potrzebują i głodują. Dajemy ciepłe ubrania tym, którzy tych ubrań nie mają. Dajemy namioty, dajemy środki medyczne. W taki sposób niesiemy pomoc, tak, która teraz jest tam potrzebna. A potem możemy w tym wszystkim tak naprawdę, nawet kiedy jako kraj było zdecydowane, że ci ludzie są zawróceni do irackiego Kurdystanu, czy skąd przybyli, to jest inna rzecz, ale ta kwestia teraz, w jaki sposób sprawić, aby ludzie tam nie ginęli, to jest dla mnie sprawa kluczowa, która wydaje mi się oczywista, kiedy mówimy o chrześcijańskim kraju, a jednak oczywistą okazuje się, że nie jest. Trochę może być tak, że my się boimy islamu po prostu. Kojarzą nam się ci ludzie islamem i boimy się tego, że jest to no właśnie kojarzone gdzieś z terroryzmem, kojarzone z tym, co nie jest dla nas bezpieczne.
Powiedz, jak się nie bać islamu? No, trzeba się uwolnić od ducha strachu, ducha uprzedzeń, założeń, swoich wyobrażeń. Ja myślę, że kiedy mówimy o chrześcijaństwie, to wezwaniem dla każdego chrześcijanina jest to, aby był prowadzony Duchem Świętym, a nie był prowadzony duchem uprzedzenia, ani duchem strachu, ani duchem lęku, ani duchem niemocy, ani duchem wrogości, czy też nieraz nienawiści. I myślę, że to dzisiaj obserwujemy, że wiele tego w nas jest, tych wszystkich różnego rodzaju takich duchów, które nieraz mają się dobrze w naszym życiu. I myślę, że nawet sama Ewangelia, chociaż czytając Ewangelię, nieraz powtarzam, że historia uczy, że niczego nie uczy. Natomiast kiedy patrzymy na bardzo znaną historię uczniów Jezusa, którzy przybyli do jednego z miasteczek samarytańskich, aby przygotować miejsce tam dla Jezusa, ponieważ Jezus miał przejść z północy Izraela na południe Izraela właśnie przez Samarię, no to tam mieszkańcy Samarii powiedzieli zakaz wstępu dla Jezusa, dla uczniów, no i uczniowie Jezusa się wkurzyli. No i dobrze znamy tą historię, że kiedy stanęli przed Jezusem, to powiedzieli: Panie, powiedz tylko słowo, a puścimy i ześlemy ogień z nieba. I tam jest bardzo ciekawe to zdanie, ponieważ jak to Eliasz zrobił. Czyli powoływali się na Biblię, czy można tak naprawdę usprawiedliwiać swoją niechęć, wrogość i uprzedzenia do innych ludzi, powołując się na Słowo Boże. To jest bardzo ciekawe, ale nie będę tego rozwijał. Natomiast Jezus powiedział im wtedy: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której wielu z nas wypowiada, czy już wypowiedziało, czy napisało takie zdania, które się pojawiły w internecie, które nieraz czytałem na Facebooku na przykład, niektóre zdania pisali pastorzy, przywódcy kościołów, że na muzułmanów to najlepiej z amunicją, czy że są ludzie i podludzie, że muzułmanie to podludzie. To w naturalny sposób zrodziło się we mnie pytanie, jakiego to jest ducha. Ja chcę powiedzieć wyraźnie, że to nie jest ducha Chrystusowego. Kiedy mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy też wezwani do tego, abyśmy rozpoznawali, jakiemu duchowi dajemy się prowadzić. Ja chcę, abym był prowadzony Duchem Świętym, abym nie był prowadzony duchem uprzedzenia, ani duchem wrogości, a kiedy jestem gotów wyjść wobec drugiego człowieka z amunicją, to musimy nazwać to po imieniu. To nie jest z tego ducha, który nas interesuje. Mocne, ale prawdziwe. A powiedz, bo wiele lat kojarzył się islam głównie właśnie z terroryzmem. Gdzieś, wiadomo, to są filmy, to są media, to są jakieś przekazy od to, co słyszymy, ale wiem już dzisiaj, że islam jest bardzo zróżnicowany. Gdybyś mógł trochę opowiedzieć, jak to wygląda od środka w takim islamskim kraju. No. O, przede wszystkim, kiedy mówimy o islamie, mówimy o społeczności czy o wspólnocie, tam to jest umma, w języku arabskim się nazywa, czyli wspólnota, mówimy o 1,5-miliardowej społeczności muzułmańskiej, która jest niesamowicie złożona. Ponieważ mówimy o sunnitach, taki najbardziej klasyczny podział to jest sunnici, szyici, ale nie tylko, ponieważ będąc w Omanie spotkaliśmy z moją żoną ibatytów, czy jeszcze inny odłam islamu. Ale te dwa główne, sunnici i szyici, dzielą się na podgrupy, a te podgrupy dzielą się na kolejne podgrupy. Łączy ich tylko jedno, że wzajemnie się zwalczają. Natomiast czyli islam sam w środku siebie zwalcza. Tak, to jest trochę też jak nieraz w chrześcijaństwie, że nieraz katolicy nie mają się ku protestantom, czy też na odwrót. To tam to jest jeszcze bardziej wzmocnione. I w zasadzie, kiedy mówimy, bo nam się kojarzy, że islam jest takim monolitem, to nie jest prawdą. W zasadzie, kiedy mielibyśmy powiedzieć o sunnitach i o szyitach, co ich łączy, to łączy ich no, tych pięć głównych filarów islamu. Łączy ich uznanie Koranu jako świętej księgi i uznanie, że ostatecznie każdy stanie na sądzie przed Allahem i tyle.
Natomiast kiedy się wchodzimy głębiej, no to widzimy o wiele więcej różnic, aniżeli połączeń. Stąd islam jest niesamowicie różnorodny, nie tylko terytorialnie, politycznie również, kulturowo również w kontekście też wierzeń różni się bardzo. I też kiedy mówimy o islamie, to kiedy mówimy o islamie w irackim Kurdystanie, to jest całkowicie inny islam niż na przykład islam, który się rozwija w Pakistanie. Stąd bardzo trudno jest mówić o islamie jako o całości, a tym bardziej, kiedy mówimy o człowieku. A zdarzyło ci się rozmawiać z nimi i usłyszeć, że właśnie wszyscy tak generalnie kojarzą ludzi w tamtych rejonach świata właśnie z terroryzmem? Czy oni nie mają takiego pojęcia, że my gdzieś tutaj w Europie rozmawiamy w taki sposób właśnie o islamie? Znaczy, nie miałem takich spotkań i takich słów nie słyszałem. Na pewno słyszałem muzułmanów, którzy, z którymi na przykład kiedy rozmawiałem z Iraku, którzy wstydzili się, powiedzieli, że nie chcą mieć nic wspólnego na przykład z państwem islamskim. Że ten rodzaj, i to nawet bym zacytował, ten rodzaj islamu to nie jest islam, to nie są muzułmanie. Ale jednak państwo islamskie i bojownicy państwa islamskiego też się zawierają w islamie, ponieważ tak jak powiedziałem, nawet sam ten słynny dżihad, tak, święta wojna w jednej grupie będzie właśnie traktowany w taki sposób i rozumiany, jak to czyni państwo islamskie. W innej grupie muzułmanów to będzie kwestia tak naprawdę tylko obrony swojego kraju przed ewentualnymi najeźdźcami, a jeszcze w innej grupie muzułmanów będzie to odbierane jako taka wewnętrzna swoja walka ze swoim grzechem. I to są tylko takie trzy klasyczne tak naprawdę rozumienia dżihadu w islamie, jest ich o wiele więcej. Stąd znowu wracam do tego, islam jest bardzo złożony. Bardzo złożony. A co myślą ci ludzie o nas, chrześcijanach? No, to jest znowu wiele historii mógłbym przytoczyć, ale jest takie wyobrażenie o chrześcijaństwie jako o takiej religii bardzo wolnościowej, w której występuje alkohol, wolność seksualna, ponieważ muzułmanie patrzą na Europę jako na kontynent chrześcijański. Okay. Dlatego kiedy widzą te wszystkie rzeczy, które dzieją się w Europie, jednocześnie łączą to z chrześcijaństwem. Ja nawet miałem taki obrazek, będąc właśnie w irackim Kurdystanie i jedząc obiad z pewną taką pobożną rodziną kurdyjską, rodziną muzułmańską, bardzo mi bliską rodziną. Zaprosili mnie na obiad i akurat w tym czasie przyjechał ich syn z Europy, z Anglii na jakieś parę miesięcy. Do nich z zapitym głosem, z takim bardzo wolnym życiem, z wieloma kobietami, narkotykami, dyskoteką i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wyjeżdżał do Anglii, wyjeżdżał jako taki pobożny muzułmanin i wyjechał do chrześcijańskiej Europy, do chrześcijańskiej Anglii, według zrozumienia, tak, Kurdów. I kiedy patrzyłem, jak mama, tata, jego bracia patrzyli na swojego brata czy na swojego syna, to widziałem taką wersję, syn marnotrawny, wersja muzułmańska. W ich oczach było widać, jakby te oczy wyrażały, że straciliśmy syna, straciliśmy brata. Gdzie go straciliśmy? W chrześcijańskiej Europie. Takie jest nieraz wyobrażenie muzułmanów o chrześcijanach. Próbujesz, jak rozumiem, trochę odczarować ten obraz, czy nie? Odczarować. Myślę, że dla wielu moich rozmówców, osób muzułmanów, których spotykałem, to na pewno byłem taką osobą, która była dla nich wyzwaniem, ponieważ w tych krajach również rozwija się chrześcijaństwo. Bardzo często to chrześcijaństwo jest też kulturowe. Ona jest tylko pewną wartością, pewną kulturą. Stąd, kiedy ktoś jednak spotykał osobę, która w otwarty sposób też mówiła o Jezusie jako o swoim Panu i Zbawicielu i żyła z Nim, to dla nich to było pewne wyzwanie i wielu z nich mi powiedziało, że w zasadzie pierwszy raz tak naprawdę słyszymy widzimy tą wersję chrześcijaństwa, którą nam przedstawiasz. Czy pierwszy raz spotykamy się i słyszymy Ewangelię opowiedzianą w taki sposób, jak nam opowiadasz.
A co było dla Ciebie największym wyzwaniem jako chrześcijanina żyjącego jednak w muzułmańskim kraju? Tak jak powiedziałem, to jest ta kwestia i kulturowa, i kwestia językowa. To wszystko jest inne. Powiedziałbym też kwestia ulicy, bo to jest kraj muzułmański. Kiedy mówimy o ulicy, to jak na pewnym filmie, którym oglądałem, ktoś powiedział, że w tych krajach to ulica to dżungla. Tam na tej ulicy trzeba robić wszystko, aby przetrwać. Mm-hmm. A też jeździłem samochodem po tych ulicach. Stąd to było ogromne wyzwanie, aby właśnie na tej ulicy przetrwać. Ale też na pewno, mówiąc tak trochę o poważniejszych rzeczach, wyzwaniem jest, kiedy na przykład, gdy się teraz przemieścimy z Iraku do Pakistanu, to mówimy o takim kraju, w którym istnieje taka ustawa o tak zwanym bluźnierstwie religijnym. Mm-hmm. Czyli jest to rozumiane w tym, jakakolwiek obraza proroka Mahometa, Allaha, czy też w jakiekolwiek zbezczeszczenie świętej księgi Koranu. Stąd jest to wtedy wyzwanie, że kiedy rozmawia się i stara się komuś przekazać Ewangelię, to zrobić to w taki sposób, aby komuś nie było zarzucone, że zbluźnił przeciwko Allahowi i Mahometowi, bo wtedy mogą być tego duże konsekwencje. Na pewno wyzwaniem jest to, że trzeba mieć taki rodzaj pewnej takiej duchowej wrażliwości, przed kim i w jaki sposób można w ogóle rozmawiać i komu głosić Ewangelię. Komu można, komu nie można. Ile można w danym momencie, ponieważ nigdy nie wiesz, z kim się spotykasz i jakie mogą być tego konsekwencje. Miałeś taki moment, że się bałeś o siebie? Miałem taki moment, w którym w Iraku znalazłem się w samym środku pola minowego. Kiedy mówimy o irackim Kurdystanie, kiedy mówimy o Iraku, to mówimy o takim kraju, w którym w zasadzie nieustannie toczy się wojna. Jest to jeden z najbardziej zaminowanych krajów na świecie i ktoś w pewnym miejscu wyciągnął tabliczkę ostrzegawczą, że się wchodzi na pole minowe. I akurat wszedłem na nie i będąc w centrum tego pola minowego, zobaczyłem tabliczkę z trupem czaszką informującą mnie, gdzie się znajduję. Mówimy o kraju, w którym przez 6 miesięcy nie pada deszcz, to znaczy nie pozostawia się śladów po sobie, stąd nie mogłem wrócić tymi samymi śladami, jak tam się pojawiłem w centrum tego pola minowego. Stąd to był taki pewien moment dla mnie, nie wiem czy strachu, ale takiego uświadomienia sobie, że teraz każdy krok może decydować o tym, czy przeżyję, czy nie. Taki moment też oddania już całkowicie swojego życia Bogu, aby On prowadził, abym wrócił. No, harda historia. A jestem mega ciekawa, jaki kraj zapamiętałeś najbardziej, dlaczego? Z tych wszystkich, w których byłeś. To jest. To musiałbym każdy kraj wymienić. Ponieważ każdy taki, kraj. Wiesz, taka twoja perełka, taki ulubiony. Obecnie na pewno to są te kraje, w których byłem najdłużej, tak? To jest właśnie iracki Kurdystan, czy dokładnie Irak. Ze względu na ludzi, ze względu na relacje, ze względu na pewne rzeczy, które się tam wydarzyły i na te kontakty, które one dalej tam są, które utrzymuję. I na pewno Pakistan, do którego teraz razem z żoną powracamy i tam staramy się służyć i tam staramy się budować coś więcej. A czego się możemy, powiedz, nauczyć od uchodźców? Jeszcze trochę wrócę do tych uchodźców. Czego my się możemy od nich nauczyć? My jako biali Europejczycy. To ja powiem tak. Od uchodźców możemy się nauczyć tego, abyśmy sami stali się uchodźcami. To rozumiem w taki sposób, abyśmy uchodzili od takich postaw jak samolubstwo, od egoizmu, od złego pojmowania, dobrobytu, od tych postaw, które są destrukcyjne dla człowieczeństwa w ogóle i destrukcyjne dla nas jako chrześcijan, abyśmy od tego uchodzili jak najdalej. Od uchodźców możemy też, powiem, nauczyć się takiej najprostszej, a jednocześnie najgłębszej gościnności. Ponieważ to jest dla mnie niezwykłe doświadczenie, kiedy pracując w obozach dla uchodźców, spotykałem ludzi, którzy mieli mało albo jeszcze mniej niż mało
i którzy machali do mnie, wołając salam aleikum albo bashi po kurdyjsku i zapraszając mnie do siebie, abym przynajmniej napił się, wypił z nimi herbatę, a najlepiej zjadł z nimi obiad, goszcząc mnie tym, co mają. Ale w całej tej gościnie i tego uczy Bliski Wschód i tego też uczą uchodźcy, że w tym wszystkim nie jest najważniejsze to, co nie tyle na stole, ale tyle, co na ziemi, bo tam się je na ziemi, ale tam najważniejszy jest człowiek. I to jest niesamowicie poruszające, piękne i tego uczą nas uchodźcy. Ale piękne. Mogłaby być to klamra i moglibyśmy to zakończyć, ale jeszcze tego nie zrobię, bo jeszcze mam parę pytań, jak jeszcze tutaj mam. Opowiedz trochę o tym, co robisz dzisiaj razem ze swoją żoną Elą. Pracujecie też w fundacji i chciałabym, żebyś trochę opowiedział, czym się zajmujecie konkretnie, jak można, nie wiem, dołączyć do was albo jak wam pomóc. Coś powiedz więcej. Co dzisiaj się dzieje? Obecnie, będąc w kraju, będąc w Polsce, trochę jeździmy po Polsce. Jesteśmy zapraszani do różnych kościołów, przez domy kultury, przez fundacje. Staramy się dzielić Słowem Bożym, głosić, nauczać. Też opowiadać o misji, bo bardzo często jesteśmy proszeni o tym, abyśmy opowiadali o, czy to o Iraku, o Nepalu, o Pakistanie, abyśmy dzielili się, w jaki sposób ludzie żyją i z czym się zmagają w tamtych krajach. Obecnie kończę też pisać książkę właśnie na temat irackiego Kurdystanu. Iracki Kurdystan, Bliski Wschód z bliska. Ale też będąc tutaj prowadzimy pracę cały czas związane z pewną działalnością w Pakistanie. Nie tak dawno było dosyć duże trzęsienie ziemi w Beludżystanie, w jednym z dystryktów, regionów Pakistanu. Stąd też staramy się cały czas mamy kontakty tam z naszymi partnerami i reagować na potrzeby w tamtym kraju. Stąd też prowadzimy taki rodzaj tak naprawdę wysyłania pomocy tam do Pakistanu i też do Nepalu. To jest głównie, co obecnie nas tutaj zajmuje w Polsce. Rozumiem, że wasze działania są gdzieś opisane na Facebooku, można o was poczytać, też macie Patronite. Tak, mamy Patronite, obecnie zajmujemy się naszą stroną internetową, troszkę już, mam nadzieję, niedługo potrwa, aby ona się pojawiła. Natomiast na Patronite jest troszkę też informacji o tym, co robimy i też na naszych Facebookach, ponieważ staramy się co jakiś czas informować o tym, co robimy, co wspieramy, gdzie ewentualnie wysyłamy środki, jakie są potrzeby. Czasami tego nie robimy z braku czasu. I to najczęściej tak jest, ale to też jest zadziwiające, że bardzo często, kiedy nawet nie mamy czasu, aby o czymś napisać, to sami ludzie do nas piszą i pokazują nam też swoją hojność i też widzimy w tym taki rodzaj Bożego błogosławieństwa, że sam Pan Bóg się troszczy. Nie tyle o tym, co my robimy, ale o tamtych ludzi, żeby im pomóc przez swoje ciało tutaj, znajdujące się w Polsce. Czyli rozumiem, że następny kraj na liście to Pakistan. Pakistan, tak, to na pewno na jesień przyszłego roku. W międzyczasie myślę, że też będziemy w Nepalu w marcu. Takie mamy przynajmniej plany. Och, takie dalekie te kraje, odległe. Powiedz, o czym marzy Radek Siewniak dzisiaj? Na co ma nadzieję? Chciałbym powiedzieć tak, że marzy mi się taki kościół, który jest kościołem wrażliwym i uważnym na człowieka, tak jak Jezus był wrażliwy i uważny na człowieka. Taki kościół i takie chrześcijaństwo, które żyje w taki sposób, że ludzie, którzy gdzieś tam poplątali się swoimi drogami w swoim życiu, gardzą do takiego kościoła. I w tym kościele znajdują może też konfrontacje, tak? Ale znajdują serce. Znajdują wyciągniętą rękę, nie znajdują uprzedzeń, nie znajdują wrogości, niechęci. Marzy mi się taki kościół. Kościół, który jest też kościołem spójnym. Kościołem, który nie rywalizuje. Kościołem, który nie buduje swojej tożsamości ani wartości na tych wszystkich rzeczach, które robimy i które tak bardzo często nas dzielą. I o nie walczymy, bo one są takie nasze. Ale kościół, który rozumie, że każdy z nas tak naprawdę nie znaczy nic, bo znaczy ten, który znaczy, to znaczy Jezus Chrystus. I marzy mi się taki kościół, który bierze słowa Jezusa Chrystusa na poważnie. Bo staliśmy się bardzo wygodni.
siedzimy na swoich krzesełkach, na fotelach, bardzo często przed internetem uprawiamy takie apostolstwo klawiatury, wyrażając się o wszystkim, jesteśmy we wszystkim najmądrzejsi i wiemy, jak coś zrobić, najczęściej za monitoru komputera. Natomiast życie się rozgrywa w realu. I kiedy spotykamy się z historią człowieka, ta historia jest każda inna, stąd wtedy dopiero się uczymy tego, że tak łatwo jest wyrażać swoje opinie i krzywdzić, a nie jesteśmy powołani do krzywdzenia, nie jesteśmy powołani do wyrażania nawet swoich opinii na internetach, ale jesteśmy powołani do tego, aby ratować ludzi dla Jezusa. I gdzieś to zgubiliśmy i marzy mi się ten kościół, który jest kościołem misyjnym. Mm-hmm. Możemy powrócić do tego, co zadałaś pytanie, czy kim jest misjonarz. Mm-hmm. Abyśmy każdy z nas zrozumiał, że wszyscy jesteśmy misjonarzami. A misją to jest człowiek. Tutaj w Polsce i tam, za granicą. I tego człowieka chce mieć Bóg przy sobie. W jaki sposób? No, Pan Bóg powołał do tego nas. Mm-hmm. Tak jak On okazał, objawił nam swoje serce. Ja tylko jestem tym, kim jestem, z powodu Jezusa Chrystusa. Mhm. I wiem, z jakiego miejsca On mnie wyciągnął, wiem, kim byłem, wiem, kim jestem i wiem, przez kogo jestem tym, kim jestem. Dlatego chcę to samo dać innym ludziom, których spotykam. I marzy mi się taki Kościół, który to rozumie i w taki sposób żyje. Piękne. Niech tak się stanie. Mówię amen. I no, niech się spełnia w Twoim życiu. I jeszcze trochę chcę Cię pociągnąć za język, takie prywatne marzenie. Prywatne marzenie, droga Marcelko, to od razu mi przyszła ta myśl do mojego serca. To jest Pik Lenina, 7-tysięcznik w irackim Kurdystanie, ale w Kirgistanie. Chciałbym tam pojechać i się wspiąć na ten szczyt. Lubię góry, to jest moja pasja. Właśnie chciałam Cię o to zapytać, co jest Twoją pasją i co jest taką Twoją odskocznią od pracy też, no bo... Ty jesteś już teraz z zawodu trochę misjonarzem, wiadomo, z serca, ale też z zawodu, więc chciałam zapytać Ciebie, więc dobrze o tym mówisz, czyli góry. Tak, ja moimi pasjami... Wysokie góry. Wysokie góry, to na pewno uwielbiam góry. Nie tylko wysokie, bo czasami nie mam takiej możliwości, aby wybrać się w Alpy czy w Kaukaz. Ale tak, góry uwielbiam, to mnie pasjonuje. Pasjonuje mnie też fotografia, lubię fotografować czasami. To wystarcza, żeby się zanurzyć gdzieś w trawę i robić jakieś zdjęcia mrówkom czy innym robaczkom i zobaczyć to piękno, takie nieraz przez nas deptane i niewidoczne. Też moim pasją jest człowiek. Lubię ludzi, lubię spotykać nowych ludzi, lubię interesować się człowiekiem, to co i czym człowiek żyje. Lubię też książki, stąd jest to też takie nieraz miejsce dla mnie odskoczni, aby zanurzyć się w dobrą lekturę. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bardzo inspirującą dla mnie i myślę dla nas wszystkich. Jeszcze raz niech się dzieje, niech się spełnia według Twojego serca i życzę Ci więcej tego czasu na te góry i na te książki. Dzięki. A dziękuję. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Jeżeli chcesz wesprzeć to, co robimy, na ekranie pojawi się teraz numer konta oraz kod QR, który przekieruje Cię do szybkich płatności. Śledźcie naszego Facebooka, Spotify'a, YouTube'a, Instagrama i do zobaczenia.